Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku z metamorfozą mojego tarasu. Jest to obiecany filmik. I zaczniemy sobie, słuchajcie, po kolei od tego, co się zmieniło na moim tarasie jako pierwsze. Po pierwsze pojawiła się ta osłonka taka bambusowa, powiedzmy. Zamontowałam ją nie tylko ze względów estetycznych lub takich, że nie wiem, chciałam się odgrodzić od sąsiadów. Zamontowałam je dlatego, że tutaj jak widzicie, między barierkami a podłożem są prześwity i tam również między barierkami, jak widzicie, jest przerwa. I niestety, ale mój pies, wychodząc na taras, bardzo często w te prześwity wyrzucał swoje zabawki i lądowały one u sąsiadów. Także, żeby nie przeszkadzać sąsiadom, a taka sytuacja się zdarzyła już kilka razy, postanowiłam właśnie te prześwity jakby zasłonić. I to był taki jeden z głównych powodów, dlaczego właśnie zamontowałam te osłonki. Przepraszam was za wszystkie odgłosy, ale jak wiecie, ja mam tutaj budowę. Jak widzicie, z tej strony tych osłonek nie ma, ale tutaj myślę zamontować to samo, tylko że po prostu niższe, dlatego że te osłonki tutaj są 1,5-metrowe, a tutaj chciałam zrobić takie mniejsze, mniej więcej dotąd, żeby po prostu stojąc z tej perspektywy, z perspektywy salonu, patrząc na teraz, żeby one mi tutaj po prostu nie zasłaniały widoku. Dlatego zrobię je takie niższe, ale na razie jeszcze ich tutaj nie ma. Zaczynając od samego początku, jak widzicie, tutaj jest pierwszy kwiat, Dipladenia. Dipladenia, która bardzo pięknie kwitnie i ma tendencję do tego, że może się właśnie tak przepięknie wspinać na takim rusztowaniu. Kupiłam Dipladenię w Lidlu, nie pamiętam już ile kosztowała, chyba coś koło 8 euro. Obok Dipladenii stoi świeczka przeciwko komarom i ona jest w takiej bambusowej osłonce. Następnie przechodząc dalej, słuchajcie, w kącie tutaj jest oleander. Oleander, o którym myślałam, że jest liściem laurowym, ale to wy mi uświadomiliście, a szczególnie jedna widzka, którą serdecznie pozdrawiam, że to jest właśnie oleander i różnica między tymi kwiatami między innymi jest taka, że oleander kwitnie, tak jak tutaj widzicie, a liść laurowy nie. A one we Francji bardzo często występują pod tą samą nazwą, dlatego mnie to zmyliło. I jak widzicie, oleander mój bardzo pięknie mi tutaj rozkwita. W miejscu centralnym mojego tarasu, jak widzicie, są meble. Krzesła są ze sklepu Jiffy, kosztowały po 18 euro. Stolik jest ze sklepu La Parfouille i kosztował 30 euro. A te poduszki są ze sklepu Auchan i kosztowały po 4 euro. Bardzo mi się w Auchan spodobała ta latarenka. I ona też kosztowała, słuchajcie, około 3-4 euro. Myślę, że jest bardzo urokliwa i bardzo fajnie pasuje do mojej dekoracji, zielonej dekoracji tego tarasu. W kącie tutaj jest roślina, która nazywa się mirt. Jest to roślina całoroczna, cały rok jest zielona. Mirt to jest roślina, którą możecie kojarzyć z Polski, z takich białych jagód małych, które za dzieciaka pamiętam, że po prostu się ściskało i one tak fajnie rozbryzgały. A ile się nie mylę, to jest właśnie ten krzaczek. I bardzo pięknie mi się tutaj on zaadaptował, także jestem bardzo z niego zadowolona. Jeśli chodzi o ten śmieszny słupek, który mam tutaj na tarasie, na który strasznie psioczyłam, który mi się w ogóle nie podoba, postanowiłam postawić na nim konewkę. Konewkę, którą kupiłam w sklepie Jardiland za około 4 euro, o ile pamiętam, konewka jak najbardziej jest do użytku, podlewam nią kwiaty. Po tej stronie, słuchajcie, mój niestety już umierający Romek. Wydaje mi się, że Romek, słuchajcie, nie da rady przeżyć, chociaż zmieniłam mu doniczkę, przesadziłam go, nawiozłam go leciutko wodą z nawozem, ale mimo wszystko Romek, jak widzicie, no jest z nim po prostu coraz gorzej i nie wiem co to będzie, na razie mu daję jeszcze troszkę czasu, ale zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Dziękuję wam, słuchajcie, kochani, serdecznie za wszystkie rady dotyczące właśnie mojego rozmarynu. Dlatego, że ja nie mam pojęcia o kwiatach, a to wy mi daliście wszystkie właśnie ciekawe rady, co mam zrobić, żeby Romka uratować. Po tej stronie, jak widzicie, fotel, który dostaliśmy od brata Lolka. Fotel bardzo wygodny, który się rozkłada, można się na nim położyć. Jeśli chodzi o mój taras, wydaje mi się, że on jest skończony, chociaż myślę, że na początku może czerwca, lipca pojawi się tutaj jeszcze parasol, bo tak jak widzicie, w tym momencie na przykład jest bardzo ten taras nasłoneczniony i gdybym na przykład chciała teraz zjeść obiad na nim, no to po prostu mielibyśmy już tutaj troszkę mały dyskomfort, także myślę, że z czasem pojawi się tutaj też taki duży ogrodowy jakby parasol, ale to też wam pokażę, jeśli taka zmiana nastąpi.
Cała metamorfoza kosztowała mnie około 130 euro i wydaje mi się, że jak na warunki francuskie jest to mało, jest to dosyć przystępna cena. Najdroższe oczywiście były meble, natomiast wszystkie rośliny tutaj kosztowały około 35 euro. Zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście Wy troszkę się przyłożyli do Waszych balkonów, do Waszych tarasów, jeśli macie nawet malutki balkon. Wysprzątajcie go po zimie, zróbcie sobie na nim taki mały kącik, w którym można by się było relaksować, bo nie ma nic lepszego naprawdę niż rano wyjść na taras i napić się, słuchajcie, na nim kawy albo herbaty, zjeść sobie śniadanie. Jest to takie bardzo przyjemne miejsce do tego, żeby po prostu odpoczywać. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobał filmik i mój taras, to dajcie mi koniecznie kciuka w górę. Do zobaczenia, pa!